Hej, cześć, siemano, witajcie, Stiwiaki z tej strony po raz kolejny, Stiwi, a to jest kolejny materiał na naszym kanale. Moi drodzy, na samym początku oczywiście zapraszam was na naszego Discorda Stiwiaki. Koniecznie zostawcie subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie i koniecznie zostawcie dzwoneczek. No i oczywiście zostawcie też łapeczkę. Także moi drodzy, jak widzicie, tym razem nie są to przygody drużyny B. Tym razem znajdujemy się w innym miejscu. Gdzieś tam w tle słychać krowy i niektórzy z was mogą się już orientować, o co chodzi. Ponieważ jak oglądaliście ostatni odcinek przygód drużyny B, to był tam taki pewien mak, który trzymał w słoikach po prostu krowy. W tym momencie znajdujemy się przed domkiem właśnie tego maga. No i tak, ogólnie tutaj jak widzicie osiedlił się on w jakimś takim dziwnym bambusowym biomie. Nie wiem dlaczego, być może się ukrywa, nie mam pojęcia. Ogólnie jest tutaj pełno krów dookoła, gdzieś cały czas te krowy słychać, mimo ich nie widać, ale jak wiecie, woski jest magiem, być może jest zaczarowany i po prostu te krowy zrobiły się niewidzialne. W każdym razie idziemy do jego domku. Napisał do mnie na wiadomości prywatnej w związku właśnie z jakimiś nowymi czarami, które chciałby pokazać na odcinku. Także idziemy do woskiego. Jest tabliczka woski, także wchodzimy do jego komnaty, można tak powiedzieć. Ma tutaj jakąś taką dziwną miejscóweczkę, schodzimy na dół, rozumiem, że on gdzieś będzie na dole, bo tutaj widzę, że się coś tam pali, jakieś pochodnie chyba. Także schodzimy na dół. Tutaj mamy ślepy zaułek, chyba nic tutaj nie ma, także idziemy w drugą stronę. Mamy tutaj jakieś dispensery i tutaj jakaś linka, czyżby to była jakaś pułapka? Tak, miałem w to nie wdepnąć, niestety nie udało mi się. Mamy Halo? Tutaj... Kto tam? O, Stevie. Mamy. A jak ty, skąd wiedziałeś, że ja tu przyszedłem już? Jak ty nie miałeś pojęcia? Magia? A, już wiem, zobaczcie. Woski użył widmowej strzały, która sprawiła, że po prostu zrobiłem się widzialny, tak? Tak to działa? Jak te twoje czary działają? Wytłumacz mi się tutaj. Przez ściany mnie widziałeś pewnie. Nie? Magia. Zgadłem? A, magia, no tak. Po prostu, drodzy widzowie, po prostu magia dla czarodziejów. Dobra. Poczekaj, co tam jest? Aha, zobaczcie, moi drodzy, taki myk, czyli to Wolnar ci wybudował te pułapki. No, tani, dobry system. Wolnar, masz ogólnie to... wiecie co, wejdźcie teraz na kanał Wolnara i za to, że zrobił taką pułapkę na Stiwiego, to musicie go jakoś ukarać. Nie dawajcie mu łapek w dół oczywiście, nie o to chodzi. Napiszcie mu komentarz pod jakimkolwiek jego ostatnim filmem, że nie wiem, że na przykład, co mogą napisać woski? Jaki komentarz mogą napisać? Zaproponuj coś. No to widzicie, jaki woski jest kreatywny. Skarpety, napiszcie skarpety pod jego filmikiem, okej, okay, może być. Dobra, woski, co ty tam masz dla mnie za czary? Jestem bardzo ciekaw, ogólnie weź, bo gdzieś tutaj cały czas jakieś krowy słychać. O co chodzi z tymi krowami? Gdzieś tutaj krowy jakieś to krowy. Esencja magii. Aha, czyli co, ty z tych krów wysysasz magię? Czy ty z tych krów bierzesz magię? Dobra, no to już macie, drodzy widzowie, odpowiedź na jedno z pytań. Skąd woski bierze tą magię? Wysysa ją z krów po prostu. Czyli on trzyma ją, te krowy w słoikach i wysysa z nich magię. Dobra, moi drodzy, ogólnie tutaj zobaczcie, co woski ma. Ma jakieś tutaj obrazy, tutaj lawa. I tutaj jest... A, zobaczcie, jaka magia. Mogę sobie tutaj chodzić, nic mi się nie dzieje. No to nie jest zła magia. Dobra, magia woski. 2000. Przechodząc do konkretów, żeby już nie przedłużać. Fajne obrazy, fajny wystrój i w ogóle masz tutaj w tej swojej chatce. Mimo to, stary, co ty tam dla mnie masz? Jakieś nowe czary przygotowałeś? Gdzie te czary? No, zobacz. Ej, stary, powiedz mi jedną rzecz. Dlaczego ty tutaj krowy trzymasz? Esencja magii, mówiłem już. Dobra, woski. Powiedz mi, co ty masz tutaj dla mnie za magię? Rozumiem, że mogę sobie... Trochę tutaj rzecz mam. Mogę sobie zajrzeć... potworów. Czy ja mogę sobie zajrzeć do twojej książki? Czy mi pozwalasz? Czy to jest książka tylko dla magów? Czy no, ja mogę zobaczyć, co ty tam masz? Tak? No, dobra, okej, dzięki. Dobra, czyli mamy tutaj zaklęcia, zobaczcie. Jest deszcz potworów, deszcz meteorytów, ogniste kule, pioruny, zamieć śnieżna. Może by tak... Aha, czekaj, to ja sobie mogę wybrać, czy co? Mogę sobie wybrać któryś z czarów?
No to może byśmy tak wzięli tą zamieć śnieżną, albo nie, może pioruny. Nie, dobra, wiesz co, zdecyduję się na ten deszcz potworów, okej? Okay? Także deszcz potworów. No, okay. I wiesz co, powiedz może właściwie o co chodzi z tym deszczem potworów, jak to działa? Jak to działa, ten deszcz potworów? Na jakiej zasadzie? No, moby tak... spadają i nas zabijają. Co aha, czyli tak w skrócie, moby spadają i nas zabijają. Dobra, to wiesz co, ja proponuję zrobić taki mały challenge'ik. Otóż mamy te moby, które spadają z nieba, nie? To proponuję zrobić coś takiego, że po prostu jak my będziemy sobie biegli, wyjdziemy gdzieś na zewnątrz, to te moby będą spadały z nieba, a my będziemy po prostu musieli jak najdłużej przeżyć i spróbować sobie jakąś zbrojkę fajną zrobić, jakieś fajne miecze i tak dalej, nie? Żeby po prostu jak najdłużej przeżyć. Co ty na to? Czy to jest dobra opcja? No, okej, okay. Spoko. No dobra, w takim razie Woski... Ja Woski, pokaż, co tam masz. O, Woski już się przygotował, zobaczcie, mamy chlebek. Także na start mamy 16 chlebków, czyli jakieś jedzonko już tutaj jest. Ty, a powiedz mi jedną rzecz, stary, właśnie. Ty, a ty umiesz przywołać krowy z nieba? No, umiem. Ty, to chodź zanim spełnisz te moby z nieba, to chodź pokażesz mi te krowy. To będzie dobre. No, okay. Tylko tak nie za dużo tych krów, nie? Tak jedna co 10 sekund, możesz tak też wyliczać, żeby one co jakiś czas się spełniły. No dobra, no to dawaj tą krowę. Dawaj, okay. Dawaj tą krowę, zobaczymy. Gotowy jesteś? Gotowy, dawaj te krowy, pokaż no, co tutaj masz. No to abrakadabra, hapu. Chyba? Działa? Hapu? Hapu idzie te krowy, ja nie widzę żadnych krów. To 10 sekund. Gdzie te hapu? No to dawaj, już 10 sekund minęło. O, nawet dwie spadły. Dobra, zbieramy jedzonko z tych krów. Będziemy mieli później na nasz survival przetrwania. Zbieraj jedzonko i skórę. Zbieram. Zbieraj, będziemy mieli. Dobra, dobra, starczy tych krów. Już wiem, umiesz krowy z nieba przywołać. Okej, okay, już się nie chwal tak, dobra. Co tam jeszcze potrafisz tą swoją książką zadziałać? To teraz wiesz co? Ja mam takie życzenie. Na start proponuję zrobić na przykład creepery i creepery i zombie co 10 sekund. Tak, żebyśmy mieli jakieś szanse, bo jak zespełnimy szkielety, to one będą w nas strzelały z daleka i może być ciężko. Czy to dobra myśl, dobra opcja? Co ty na to? Mam jeszcze lepszy pomysł, zobacz. Jaki? O, ty wiesz co, piorunem Stevie'ego potraktowałeś, jak tak mogłeś. Dlaczego to zrobiłeś, powiedz ty mi, poczekaj. Taka magia, no tak, taka magia, bo możesz, dobra, w każdym razie no, dawaj ten właściwy czar, nie te pioruny, tylko no, co tam mieliśmy. Zlatują. Możesz zlatują? Czy noc ustawimy? Możesz ustawić, chociaż nie, bo będziemy mieli większe szanse, bo zombiaki będzie ogień bił. No okej, okay, to... Dobra, to uciekajmy po prostu może, co? Uważaj, bo idzie do ciebie zombiak. Dobra, ja mam propozycję, stary. Ty będziesz ścinał drewno, skup się na ścinaniu drewna, a ja będę zabijał te zombiaki. Dobra? Okay, to jest dobra myśl. W ogóle zombiak w gadkach sobie tutaj latał, tak w ogóle, nie? Dobra, to co, zbieraj, bo na razie tylko jeden się zespałnił. Dobra, jak na razie się nie spełnią, to ja za ten czas też coś tutaj drewna pozbieram. To jest najgorsze właśnie, jak creeper nam wybuchnie pod nogami. Spadnie z nieba i po prostu od razu wybucha nam pod nogami. Dobra, tu kolejny zombiak, stary. Spiesz się z tym... Co sekundę. Co sekundę. To na końcu, mówię, jak będziemy mieli lepsze itemki, spróbujemy zebrać... Uważaj, creeper. Jak będziemy mieli... żelazną, uważaj, masz przesrane, bo ja mam jedno serduszko. Jak będziemy, stary, mieli jedno, słuchaj mnie, jak będziemy mieli żelazne zbroje, to ustawimy co jedną sekundę, dobra? Nie nadążamy, ich zabijać, dobra, to weź zrób jakiś miecz, ogólnie przydałoby się znaleźć kopalnię, idę do ciebie. W kopalni będziemy bezpieczni. Tak, właśnie o to chodzi. Trzeba znaleźć jakąś kopalnię, Stiviaki, i wtedy będzie dobrze. Uważaj, creeper! Mam kill-off. Masz kill-off? Dobra, nice. Crafting okay. Zbierasz z powrotem, czy nie? Czy idziemy po prostu? Nie ma czasu. Dobra, to lecimy do przodu. A ty się w ziemię już kopiesz? Uważaj, bo creepery. Dobra, zbierz trochę kobla, a ja cię będę osłaniał. Uważaj, będzie wybuch! Dobra, żyjesz? No. Nice, dobrze. Ogólnie dzień, noc się robi, także nie fajnie. Dobrze. Wełna się przyda. To co, ja nie będę tam do ciebie szedł, tylko tu czekam. Miecz. Daj. Mamy mieczyk, kill-off, tak jest. I chyba to jest cave. No, mamy tu cave'a. Mamy nawet. Cave'a? Nice. Mamy. Dawaj, od razu trzeba węgiel zebrać. Uważaj, bo creeper za tobą idzie. Ja nie widzę, o, żelazo mam. Oj, creeper. Creeper, oj, trochę go do ciebie popchałem, dobra, nice. Dawaj od razu, masz trochę drewna, czy nic? Masz tu. Dobra, daj drewno, ja szybko zrobię nam pochodnie jakieś, żeby troszkę oświetlić tutaj, bo jest ciemno i jest niedobrze. Dobra, tak jak Woski mówi, tutaj będziemy bezpieczniejsi, bo na pewno tutaj jest po prostu jaskinia i one tutaj tak łatwo nie wejdą. Zamysł jest taki,
żeby zrobić sobie właśnie żelazne itemy chociaż i później w ogóle tutaj są te szkielety. I z tymi żelaznymi itemami wyjść na powierzchnię i pozabijać te potwory. Pozabijać te potwory, ale tak, żeby one się już spełniły co jedną sekundę. Nie tak jak teraz co 10 sekund, tylko co jedną. Umrę chyba, umrę. Albo nie. Dobra, idę do ciebie. Ja eksploruję, nic nie ma. Mam chleb, czekaj, muszę sobie chleb zjeść, bo zaraz umrę. Nic tam nie ma, sam węgiel. Taka ta kopalnia słaba, nie? Trochę. Stary, jest żelazo. Tutaj dużo żelaza jest. Potrzebujemy 48. Jest dużo żelaza. A 48 to jest na dwie zbrojki już, nie? Na dwa sety, i dla mnie, i dla ciebie, dobra. Ja zbieram tutaj żelazo, także spoko. Przyda się, jest bardzo dużo żelaza tutaj mam, stary. Także spoczko, naprawdę. Idzie do mnie zombiak w pampersie, stary. Mam zombiaka, dobra, nie żyje. Zombie dead. Dobra, widzę cię, siemaneczko. O jest, robi się dzień, stary, będzie łatwiej. Ale creepery oczywiście cały czas z nieba spadają i gdzieś tam za plecami nam wybuchają. A, tu się ukryłeś. Taki jesteś. Dobra, czekaj, ja dorzucę swoje żelazo. Trzymaj tutaj to, co ja mam. Aha, czekaj, no. Boże, chyba, dobra, teraz jest 27 żelaza, tam się... No, to jest dobra myśl, więcej pieców. Tam żelazo się nam przerabia, także jest spoko. Tutaj tych zombiaków już nie ma. Zrobił się dzień, także będą w sumie tylko creepery ciężkie do zabicia, bo zombiaki powinny umierać od słońca. No powinny. No nie? Właśnie nie wiem. Nie no, powinny. Czekaj, bo tych zombiaków tu jest tyle, że masakra. O, panie! Panie! Umrę, ogień mnie zabije. No dobra, jak tam nasze piecyki? Jak to tutaj wygląda sytuacja? Zobaczcie, jak ładnie tutaj woski ogarnął temat piecyków. Chyba jeszcze trochę potrzeba żelaza. No właśnie, nie wiem ile tam będzie ten, ile tam nam będzie jeszcze potrzeba. Zaraz zobaczymy. Ale gdzieś tam zombiaka słychać, nie? Jak takie dziwne dźwięki wydają. To jest creepy strasznie. One są straszne, nie? Te zombiaki. A, to ten mały? Nie, ten nowy. Ten nowy, podwodny. Ten taki wodny. No, widzę właśnie, że tutaj wyłażą cały czas. Podwodny zombie! Umieraj. No to dawaj, daj teraz na 5 sekund. Czyli tak, było do tej pory było 10 sekund, moby, potwory spełniły się co 10 sekund. Teraz ustawimy to w taki sposób, tak jak Woski mówi, ustawimy to co 5 sekund, a na samym końcu ustawimy te moby spełnienie co 1 sekundę i zobaczymy, co się będzie działo. Dobra, wychodzimy na powierzchnię. No i już się spełnią. Dobra, ej stary, żebyśmy teraz nie umali, bo będzie przypał. Chodź, tu na górę, w te bambusy. Ja ci pomogę. Dobra, dawaj. Szybko się wyhiluję. Dawaj. One będą spadały na te bambusy i będą się zatrzymywały. Tutaj będzie łatwo nam creepery. Uciec, albo i nie. Trzy creepery. Trzy creepery, no. Będzie... Ale mnie wystrzeliło w powietrze w ogóle, stary. No to chodź, biegnij. Widzisz mnie? Widzisz, w którym kierunku biegnę? No to biegnij za mną creepery. Cały czas. No, wszędzie creepery są. Biegnij, zobaczymy, jak długo uda nam się przeżyć. Chociaż jak będziemy tak biegli przy tym spełnieniu co 5 sekund, to powinno być okej, bo my nie spełnimy szkieletów, tylko spełnimy... Czy szkielety też dały, żeby się spełniły? Jeszcze nie. A, to dobrze. Teraz dam. No to dawaj, teraz dorzucamy jeszcze szkielety do tych creeperów i do tych zombiaków dorzucamy jeszcze szkielety. A ja nie wiem, gdzie ty jesteś, gdzieś mi zniknąłeś. Okej, już co. Dobra, także teraz jeszcze będą się szkielety spełniły co 5 sekund. O stary, no to teraz jest hardcore już, nie? Jakbyśmy dodali jeszcze widery. Ty, to dawaj, nie, to dawaj widery, zobaczymy, ale one chyba się tu nie będą spełniły. Też na razie wszystko co 5 sekund. Zobaczmy teraz. Bo na razie widzę cały czas zombiaki, tam widziałem jakiego szkieleta był. Chyba widery nie działają, czy działają? No. Nie, ej, ale endermany na pewno działają. Działa. O jest, działa! O fuck! Dobra, uciekaj gdziekolwiek, chodź, biegnij za mną. Ej, gdzie on jest? Nie wiem, nie widać go, stary, chodź dziś na taki odkryty teren wyjdziemy, nie będziemy po tym gąszczu latać. Tylko tu wszędzie, o dobra, jest jakiś inny teren, chodź. Jest jakiś inny teren tutaj. Nie widzę go nadal, ale mam... Okej, półtora serca i zabiję szkielet za chwilę. Nie umieraj, dobra, jak coś to się do mnie teleportuje, jak coś to się do mnie. Ja cały czas zwiewam i cały czas gdzieś tu się Wither spawni. Cały czas gdzieś się Wither spawni. Dwa Withery mam, stary, na sobie, dwa Withery. O stary. Dobra, uciekaj. Widzę go, tu jest. Gdzie? O fuck, dostałem strzała. O stary, uciekaj. Dobra, cztery Withery, weź to zastopuj. Poczekaj. Weź stopa zrób.
I teraz co jedną sekundę, ale nie wiem, dajemy znowu widery, czy w ogóle szta jest tutaj? Zwykłe. O. Ale cię wypierdzieliło. Uważaj. Wracam. Chodź ten, to co teraz, teraz dajemy dalej widery, czy już bez widerów? Nie, bez widerów już. No to bez widerów, ale dawaj może endermany. O fuck, spadłem w przepaść. Jest? No to, no. Moi drodzy, teraz mamy co sekundę jakieś endermany, szkielety, zombiaki i jeszcze na dodatek creepery, także no spoko. O nie. No umarłem znowu. No dobra, Steviaki, w takim razie teraz ostatnia próba. Ogólnie, jak widzieliście, co chwilę umieraliśmy, także to już nie miało większego sensu. Potwory spełniły się co jedną sekundę, mieliśmy endermany, mieliśmy szkielety, mieliśmy zombiaki, mieliśmy creepery i po prostu nie było szans, co chwilę ktoś umierał. Jak widzicie, Woski jeszcze ma jakąś strzałę w głowie, strzałę w nodze. Także moi drodzy, teraz włączyliśmy game moda i zobaczymy, jak pójdzie na game modzie. Po prostu ustawimy spełnienie mobów co jedną sekundę i włączymy tak. Nie, co, będzie co 20 włączamy? Na sekundę. 20 na sekundę. Mobów. No. To nie, bo serwer nam wywali cały. O i stary. To jest właśnie test. To niezły test to, serwera. Ja spadam. Peaceful. Już. Dobra. Okej. Okay. Moi drodzy, mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał. Ze mną był oczywiście Woski. Zapraszam na jego kanał. Zapraszam oczywiście na naszego Discorda Steviaki. No i tak jak mówiłem na samym początku odcinka, zostawcie koniecznie kciuka w górę. Koniecznie zostawcie subskrypcję i dzwoneczek. Także trzymajcie się. Hoj. Cześć.